Szanowscy modelarze wywalczyli srebro podczas Mistrzostw Świata Juniorów modeli swobodnie latających. Adrian Matras i Patryk Straś, trenujący na co dzień w klubie modelarstwa lotniczego w MOXIR pod okiem Jerzego Włodarczyka, są również aktualnymi mistrzami Europy. Chrzanowianie, tworzący trzon kadry narodowej, uzupełnieni zostali przez Macieja Karczmarczyka z Warszawy. Ich start jako reprezentantów Polski to wynik wcześniejszych sukcesów. Obowiązuje w Polsce tak zwany ranking sportowy, z którego wynika, iż każde zawody, za udział w nich, zajęcie określonego miejsca, przysługuje określona ilość punktów. Za Mistrzostwa Polski, Puchar Świata, to wszystko jest punktowane. Po sezonie zawodniczym są punkty podliczane i powołana jest szeroka kadra. To jest zgłaszane do Ministerstwa Sportu, zatwierdzane przez Ministerstwo Sportu, a później na wiosnę jest organizowany obóz, taki przygotowawczo-szkoleniowy, po którym przydzielane są już nominacje do reprezentacji. Mistrzostwa odbyły się na początku sierpnia w miejscowości Salonta na zachodzie Rumunii. Polacy, którzy bronili tytułu mistrzowskiego wywalczonego przed 2 laty, w tegorocznych zawodach decyzją sędziów zdobyli srebro. Złoty medal trafił do reprezentacji Ukrainy. No, same zawody były ciężkie, była ciężka pogoda. No, wszyscy latali bardzo dobrze i równo, no i nam się udało. Po prostu mieliśmy taki sam wynik jak Ukraina, a po prostu jury zdecydowało, że to oni wygrali. W mistrzostwach wystartowało 6 drużyn z całego świata, których zadaniem było uzyskanie jak najlepszego wyniku w czasie lotu modelu. Takie zawody trwają praktycznie od świtu do zmierzchu. To jest 7 kolejek, tak to wygląda, 7 rund. Ale taka runda z reguły zaczyna się bardzo wcześnie, często około godziny 6 rano, tuż po wschodzie słońca, żeby uniknąć jeszcze wiatru, noszeń termicznych, utrudnić po prostu życie. Wygląda to tak, że zaczyna się kolejka, która trwa godzinę. Podczas tej godziny musi polecieć 3 ludzi. No i wychodzimy na start z panem trenerem. Jeżeli warunki są odpowiednie, no to lecimy. W każdej kolejce każdy zawodnik musi zdobyć 180 punktów, a 1 punkt to 1 sekunda. Nie ma żadnej kontroli nad samolotem. Po wypuszczeniu z ręki po prostu już nie mamy na samolot żadnego wpływu. Wywalczony medal to efekt wieloletniej ciężkiej pracy modelarzy pod okiem trenera Jerzego Włodarczyka. Udział w Mistrzostwach Świata jest ukoronowaniem paru lat przygotowań młodego człowieka, zwłaszcza jak chodzi o Mistrzostwa Świata juniorów, gdyż okres, gdy młody człowiek jest juniorem, jest bardzo krótki. Kiedy przychodzi do modelarni, jest to z reguły 12-13-letni młody człowiek, a mając lat 18, juniorem być przestaje, więc trzeba bardzo intensywnej pracy, by takim zawodnikiem, sportowcem na takim poziomie, by w Mistrzostwach Świata startować, mógł zostać. Jest to cykl nie tylko pracy w modelarni, ale musi być wiele przygotowań treningowych, wiele przygotowań, pewnych uwarunkowań, które musi wypracować pewne odruchy. Nie może myśleć zawodnik za wiele, on musi po prostu wiedzieć, co ma zrobić i to robić, gdyż jest to wbrew pozorom sport bardzo trudny technicznie. Każdy błąd powoduje, iż natychmiast są pewne straty. Można to szlifować, a nawet trzeba, startując w maksymalnie dużej ilości zawodów, oczywiście bez przesady, bo można zawodnika spalić. I po 2-3 latach przygotowań, po kilku startach Mistrzostwa Polski, tacy ludzie zaczynają mieć już taki poziom wyszkolenia, by jechać na zawody typu Mistrzostwa Świata Europy. Był to ostatni start Adriana i Patryka jako juniorów. W przyszłym roku o medale powalczą już z seniorami. Są do tego świetnie przygotowani. Można więc mieć nadzieję, że przed nimi kolejne udane występy i miejsca na podium.